Z okazji nadchodzących świąt postanowiłem nagrać dla was teorię, czyli coś, co wy bardziej lubicie, a ja niekoniecznie. Stali widzowie wiedzą doskonale, że za bardzo nie przepadam za teoriami, ponieważ wszystkie większe teorie się zazwyczaj nie sprawdzają, plus uważam, że teoretyzowanie One Piece zaszło za daleko. Ludzie już za bardzo doszukują się w One Piece rzeczy, których po prostu nie ma. Natomiast pomijając to, idą święta, więc ze świąt i zdecydowałem się tą teorię dla was nagrać, kosztem mojej niechęci. Także poszperałem w necie, znalazłem coś w miarę fajnego i mam nadzieję, że wam się spodoba. Teoria brzmi, co następne dla kapitana Kida, w zasadzie czy kapitan Kid zniszczy Red Line. No bo złomiarz przegrał z Shanksem i co dalej dla niego? Zupełnie nic. Kid był na Shabondi, był na Wano, walczył z Shanksem, z Big Mamą, był nawet przez moment kreowany na głównego rywala dla Luffy'ego. Zatem co dalej dla niego? Zakładając, że Oda go nie porzuci? Kid dostał niestety swoje backstory w SBS-ie, nad czym bardzo ubolewa. Niestety były również mało ciekawe. Czy jednak bez tych backstory może być on ważny dla fabuły? Ja myślę, odpowiadając na te wszystkie pytania, że tak, ponieważ posiada on owoc magnetyzmu, co łączy w sumie całą trójkę głównych kapitanów z Supernovas. Każdy z nich miał wyjątkowy owoc. Law ma OP-OP-Nomi, które może uczynić kogoś długowiecznym lub nieśmiertelnym, tutaj jest niezdecydowanie w fandomie, i było warte bodajże 5 miliardów berry. Dla porównania do Flamingo wycenił wartość Dressrosy na 10 miliardów berry. A Luffy posiada mityczny Zoan Sangoda Nikki. Więc w tej teorii udowodnię, że przynajmniej spróbuję udowodnić, że owoc magnetyzmu też jest dla fabuły bardzo ważny. Na przykład pamiętacie Lokposy, których się używa do pływania po Grand Line? Wykorzystują one pola magnetyczne wysp do orientacji. I ciekawe jest też to, że tutaj na zamieszczonym obrazku widzimy pioruny pokazujące drogi do wysp, które również były widoczne na owocu Kida. Czyżby użytkownik magnetyzmu mógłby naginać wszystkie te zasady i wpływać jakoś na lokposy lub samemu nawet odnajdywać wyspy wyczuwających pole magnetyczne lub nawet wpłynąć w jakiś sposób na Redline, które także może mieć własne pole magnetyczne? Teraz na potrzeby reszty teorii skupmy się na chwilę na postaci związanej z Kidem i Killerem, czyli Hawkinsem, który miał z tą dwójką sporo interakcji. W rozdziale 1029 Hawkins użył karty Tarota Wieża, która oznacza wielką zmianę, co jak już wiemy odnosiło się niby do pokonania Big Mamy przez Lawa i Kida oraz Kaido przez Luffy'ego. Jednak można przypuszczać, że to mogło się odnosić dosłownie do obalenia wieży przez Kida. Więc teraz wracając do owocu Kida, czemu on jest ważny fabularnie? Jaką wieżę mógłby zniszczyć Kid? Owa wieża musi być czymś dużym, robiącym wrażenie, więc jedyne co może przyjść mi do głowy to wcześniej wspomniane Red Line. O zniszczeniu tego kontynentu mówi się w fandomie od lat. Jednak jak zniszczyć takie wielkie cholerstwo? No cóż, taka Gwiazda Śmierci na przykład miała jedną słabość, którą wykorzystano do jej zniszczenia. Więc w tym przypadku słabość Red Line będzie wykorzystana przez owoc i magnetyzm Kida. Podsumowując, Kid przy pomocy swojego owocu zniszczy Red Line, czyli w sumie otworzy nową drogę. Połączy ze sobą wszystkie morza i obali starą wieżę. Ale pytanie brzmi, jak miałby tego dokonać? Odpowiedzi może nam dostarczyć Jaguar D. Saul, który odratował książki Zohary. W tych książkach nie tylko mogły być tajemnice Światowego Rządu, lecz również klucz do jego zniszczenia. Siedziba Światowego Rządu w końcu leży na Marigio na Red Line. Plus sam Saul za wszystkie krzywdy z pewnością będzie chciał się zemścić na Światowym Rządzie. Więc podsumujmy po raz drugi. Saul posiada połączenie z klanem D, wiedzę Zohary, połączenie z potężnym Elbafem, określanym przez Big Mom jako najpotężniejsze królestwo, oraz wiedzę o mechanizmach, jak działa marynarka. W końcu jest byłym wiceadmiralem. Wręcz postać doskonała, która miałaby pomóc wprowadzić prawdziwą kulminację fabuły w One Piece, która jest wręcz idealna również do wymyślenia własnego planu.
I teraz, jak miałoby to wszystko wyglądać? Weźmy za przykład Gyrosa, który miał na kapeluszu napisane Soul. Wiem, takie marne połączenie symboliczne z Saulem, ale popatrzmy. Gyros, były żołnierz straży wewnętrznej Dressrosy, wymyślił plan obalenia do Flamingo, przewodził plemieniem krasnoludków w ataku, a także sprzymierzył się z piratami z zewnątrz, by odnieść sukces. Więc podobnie sam Saul wymyśli plan obalenia Imu, poprowadzi olbrzymy do ataku i sprzymierzy się z piratami. I teraz wracając do Kida, to tak samo jak Saul uratował książki Sohary z wody, być może w ten sam sposób uratuje on topiącego się po walce z Shanksem Kida. Warto przypomnieć sobie blizny Kida w tej sytuacji, po wszystkich jego walkach, nie ma ręki, ma blizny i tak dalej, więc zakładam, że Saul po perturbacjach na Oharze też pewnie cało z tego nie wyszedł. Także wspólne tragiczne przeżycia mogą zapoczątkować relacje obu panów. I w ten sposób Saul wciągnie Kida w misję zniszczenia Redline, którą zaplanuje. Zresztą popatrzcie, czy to nie jest wygodne rozwiązanie fabularne? Kid przegrał swoją walkę dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz przebywa Saul, a się prosi o to, by ta dwójka się spotkała. Więc podsumujmy, owoc Kida jest kluczem do zniszczenia Redline, osoba, która wie, jak to zrobić, to Saul, a następnym przystankiem wspomnianych jest Elbaf. Zresztą Saul przyjaźni się z Robin, więc może być łącznikiem między wszystkimi, nawet pomiędzy Shanksem a Kidem. I kto wie, czy na Elbaf nie dostaną się również do Kurega Bank, rewolucjoniści, Kuma, Bonnie, Kizaru, Sentomaru itd. Razem ze wspomnianymi uciekającymi z Egghead. Aż się prosi, by powstał tam jeden wielki sojusz wymierzony w światowy rząd między nimi wszystkimi wraz z olbrzymami. Pamiętajmy też, że Rose Beppo uciekali przed Czarnobrodym, może też tam trafią. I kiedy każdy z sojuszu dostanie swoją rolę do odegrania, to rolą Kida będzie destrukcja jedynego kontynentu na świecie przy pomocy swojej mocy, która będzie wcześniej wspomnianym kluczem, służącym do destrukcji Wielkiej Czerwonej Wieży, zwaną inaczej Redline. Zatem to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że wam się podobało. Według mnie dosyć naciągana teoria w wielu miejscach, niemniej warto uwagi ze względu na to, że faktycznie wokół Elbaf może się wiele wydarzyć, zwłaszcza odnośnie obecnych wydarzeń na Ekken, jak i samej postaci kapitana Kida.